Dzień dobry, witam pana. Gimnazjum imienia Czesława Niemena w Korfantowie. Pod przymusem przyjechali? Nie, jest ciekawa impreza organizowana w stolicy województwa, więc uznaliśmy, że należy tutaj być. Naprawdę z własnej woli? Tak, tak, z własnej woli. Ale wie pani, są doradcy w szkole, oni tego nie mogą załatwić, jest internet, dostęp do informacji jest. Muszę powiedzieć, że doradca w sprawie wyboru preorientacji zawodowej jest tutaj z nami, jest to pani Ela i możemy już na gorąco nawet zapytać naszego doradcę, dlaczego akurat na te targi i dlaczego warto? Bo doradca na co dzień może z młodzieżą rozmawiać indywidualnie, a tu będzie szum, hałas. Pedagoga, żeby wybierać, to muszą też wiedzieć, w czym wybierać, więc muszą też poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnej. Myślę, że tutaj akurat te targi im to zagwarantują. Mhm. Liczymy na to, że będą akurat przedstawiciele tych szkół, do których nasza młodzież się wybiera, więc z Nysy, z Łambinowic, Tułowic, z Prudnika. No na to liczymy. Czy ich zastaniemy, nie wiemy. Co wami kierowało? Proszę bardzo, zacznijmy od koleżanki. Przyjechałam tutaj, żeby zobaczyć inne oferty szkół, zobaczyć jak to wygląda. No ja tutaj przyjechałem po to, żeby, bo jeszcze mam dylemat na temat wybrania szkoły, no i żeby sobie wybrać szkołę, no i dobre Wisły. Ja planuję iść do policyjnej szkoły, no żeby być po prostu policjantem. Przynajmniej chcę dostać się do piątki tutaj w Opolu. Większość idzie do pracy, szuka pracy, czy raczej studia? No mieszkamy w województwie opolskim, gdzie praca jest wartością wielką, poszukiwanie pracy jest ważnym problemem życiowym. Mówi się głównie o pracy, choć i pewien procent młodzieży jest bardzo ambitny. Wybierają się na swoje studia medyczne, w przyszłości architekturę, fizjoterapię. Więc jest taka grupa młodzieży, która chce się dalej edukować, kształcić i widzi w edukacji wartość ponad wszystko. Natomiast jednak większość decyduje się na znalezienie sobie dobrej, fajnej takiej pracy, która sprawia i przyjemność, i daje jakieś pieniążki. Poważnym problemem jest ten styk maturzysta, rynek pracy. W Korfantowie w okolicach chyba specjalnych możliwości wyboru nie ma. Raczej nie. No, takie miejsca, które mogłyby przyjąć młodych ludzi, to jest Opolskie Centrum Rehabilitacji, ale no ileż osób przyjmie takie centrum. Następne to są Miejski Zakład Komunikacji, ewentualnie, który też pracowników budowlanych przyjmuje i tutaj jest jakaś taka grupka zatrudnionych. Faktycznie tam nasi absolwenci pracują w tej chwili. No ale jest to niewiele miejsc pracy. Oczywiście jest to spoglądanie na zachód, te wyjazdy do Holandii, do Niemiec, do Anglii. Borykamy się z tym problemem eurosieroctwa wśród naszych uczniów. No i jest to jakiś tam kłopot. A więc znalezienie takiej dobrej pracy jest ważne, jest wartościowe. Zmienienie szkolnictwa na takie, które uzawodowiałoby, jest bardzo dobrą drogą. To jest taki kierunek, w którym powinniśmy teraz podążać. To znaczy chodzi o to, żeby szkoły były bardziej elastyczne, tak? Dokładnie, żeby dawały możliwość, już nawet na poziomie gimnazjum, wyboru, podzielenia ewentualnie czy to gimnazjów, czy kierunków na takie, które dają młodzieży tej, która chce się dalej uczyć, możliwość głębszego kształcenia się i takie, które dawałyby możliwość uzawodowiania już od tego poziomu szkoły, gimnazjum, od gimnazjum wręcz. Chcesz iść na studia, proszę bardzo, tak. Chcesz iść do roboty, proszę masz bardzo, możliwości. Dokładnie, a fachowców nam brakuje z drugiej strony, dobrych, rzetelnie wykształconych fachowców, brakuje. Spotkałem się z taką opinią, że jest pewna grupa uczniów, która kończy byle jaką szkołę, tak to określę. No, nie interesuje ich specjalnie szkoła, chcą mieć tylko papier i wizja szczęśliwości na zachodzie. No i zdarzają się z tą wizją, ponieważ no wiadomo, że te rynki pracy też są wysycone. W tej chwili emigranci z Polski także, czyli z Europy Środkowej, no niekoniecznie są witani z otwartymi ramionami, nie pracują w swoich zawodach, oni mają dokument uczelni, no jakiś tam, w jakiś sposób zdobyty, oczekują, że będą zajmować stanowisko, gdzie praca jest odpowiedzialna, ale w miarę lekka i dobrze płatna i tymczasem przyjeżdżają i spotykają się z taką sytuacją, kiedy pracują na zmywakach, sprzedają na straganach, kładą kafelki. Taka jest ich rzeczywistość. Miejmy nadzieję, że po tych targach młodzież może zdobędzie więcej informacji na temat, co zrobić ze sobą dalej. Mamy taką nadzieję. Mamy nadzieję, że po tych targach będziemy mieć przyjemne i miłe, dobre refleksje i wyjedziemy tutaj z poczuciem takiego dobrze spełnionego obowiązku. Ale jak będzie? No nie umiemy powiedzieć w tej chwili. Idziemy przeżyć to przeżycie. Idziemy podoświadczać, obejrzeć, pouczestniczyć, no i wtedy być może faktycznie wpłynie to na jakieś wybory młodzieży. Bardzo dziękuję. Przypomnę, państwa i moim gościem była Jolanta Flakowska, gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie.